A kuku, siema. Witamy was w kolejnym odcinku naszego vloga. Ósmym? Tak, ósmym. Tak, tym razem bez spadki. Kamerzystą jest Bartek, siedzę ze mną taka masa, jestem także ja. Chipsy chcesz? No, daj jednego. Ale nie, ukręcimy to już drugi raz, ponieważ nas kamera zawiodła. No ale, tu. Mówi się na to techniczne problemy. Tak. Zruszyłeś rzeczy martwych. I teraz tak. Tak jak obiecałem, w tym vlogu odpowiem wam na wszystkie pytania, które żeście mi zadali w poprzednim. To jest pismo Ewy. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Litery drukowane, więc są duże. Więc... No, ale wiesz, chodzi o jakość taką. Muszę on dwa razy więcej. No i mam zapisane tak, od kogo pytania i jakie konkretne. Odpowiem na wszystkich, na wszystkie. Myślę, że może vlog zająć dwa kwarty. No. Lecimy. Pierwsze pytanie od użytkowniczki, użytkownika, a raczej użytkowniczki. Destiny Avist. Jaką część z Tomb Raidera lubisz najbardziej z klasyków, a jaką z Krystasów? No ja mam taką zasadę, że nie potrafię wybrać ulubionej części z Tomb Raidera. Dla mnie są wszystkie tak samo zajebiste i w ogóle najlepsze na świecie. Ale jeżeli miałbym, no nie wiem, grać w jakąś do końca życia czy coś takiego, no to z klasyków wybrałbym czwórkę. A z tych, a z Krystalsów Anniversary myślę. Okej, chipsy nie spadł. Pytanie od użytkownika I'm your plain deity, a.k.a. Lukas. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, oczywiście wszystkich pozdrawiamy, na nie będę tutaj wymieniał, bo to za długo by zajęło. Pytanie numer jeden. Sneakers czy Mars? Pytanie, odpowiedź brzmi Mars. Ponieważ Snickers ma orzeszki. A orzeszki dla mnie na słodko jakoś nie smakują orzeszki. Lepsze są na słono. No. Może kamerzysta by jakoś bardziej aktywny był. Właśnie tak. Ja jestem zajęty jedzeniem. To może zmienimy się, co teraz usiądziesz, a ja bym... No nie. No dobra. Ładnie wyglądasz. Na zdjęciu tego. Na banknie. Czego sobie za tobą. Zobaczcie, co pił. A nie, bo to jest reklama, to może być, nie. Ale piłem Coca-Cola Zero. Dobra, pytanie numer dwa, Łuka. No, to jest reklama, ale nie, ale piłem. Ale co piłeś, to też jest reklama. No nie istotne. Czy chciałbyś, aby taka masa była formalnie twoją siostrą? Odpowiedzmy sobie teraz razem na to pytanie. Tak. Trzy? No. Chciałem nasz. No to jeszcze no. Trzy, cztery. Tak. Moją też. No. No. No ale byłoby to dziwne. Z kilku względów, ale nie istotne. Nieistotne synowie moje. Jeżeli formalnie, oczywiście na papierze. Ode mnie też. I matką. No. I urodziła mnie, zanim się urodziła. Z tego względu, że wiecie, ona się wróci. Tak, no ale wiecie, to jest magia. Harry Potter numer się chowa. 3. Harry Potter się chowa. Dokładnie. Pytanie numer 3. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś. Ja zrobiłem tyle głupich rzeczy, że teraz nie pamiętam. Ale... O, ja wiem. W piątej klasie jeździł ze mną autobusem jeden przystanek tylko po to, żeby mnie wkurzyć. To było głupie. Aha. To było, no to myślę, że jedno z głupszych. Tak, zdecydowanie. Pytanie numer 4. Najbardziej obrzydliwe coś... Co nie? Nie! To wyprzedzam w czu... Jeszcze za szybko polecałem. Numer 4 od Lukasa, bo przeczytałem od innego użytkownika. Czy będziesz kręcić Silent Hill HD? Drogi Lukasie, Silent Hill jest już kręcony w HD. Będą wszystkie serie nagrywane w HD, więc rozumiem, że orgazm dla ciebie. Teraz, to były pytania od Lukasa. Teraz pytanie od Zaki500. Pytanie numer 1. Czy, jeśli tak, to kiedy pojawi się jakaś seria w kooperacji? A w ogóle jeszcze mamy czasu? 5 minut i 30 sekund. Kiedy, to nie mam pojęcia. Myślę, że w 2013 roku będzie jakaś premiera. O ile będzie, bo wiesz, 21 grudnia się zbliża, nie? Jasne. Koniec świata bez moich urazów. Nie Marwina. Nie jesteś Marwiną. No, no nie istotne. Pozdrawiamy Marwina. Tak, Russia friend. Friend from Russia. Friend from Russia, przepraszam. Tak. No mówię, jakoś w 2013 się powinna pojawić, a jaka, to nie mam pojęcia. Bez wiele od serii. Pytanie numer 2 od Zakiego. Najbardziej obrzydliwe coś, jakie zjadłeś? Szczerze mogę powiedzieć, że najobrzydliwszą rzeczą chyba jaką zjadłeś... Już wiem. Cynamon. Dzisiejszy cynamon challenge.
Jest jeszcze chyba gorsza, że muszę sobie przypomnieć. Sezam. Bo ma uczulenie. Tak. A, bo ma uczulenie. A to z żyganiem kojarzy. Dobrze, ale wyłączając uczulenie? No dasz mi swoją kupę? Jak byłem dzieckiem, to miałem chory, żołądek i mama mi dała jakiś obrzydliwy lek zmieszany z wodą. Po prostu myślałem, że się zeżygam. No ale to jest normalne. Gorzki lek na razie leczy. Po prostu... Już chciałem się wymieszać. Prawdopodobnie sodę dałaś. Nie, to nie była soda, bo to był chemiczny smak. Aha. Chyba, że pielęgniarka z Silent Hill chciała już mnie otruć, jak byłem gdzie. Pielęgniarka z Silent Hill. No dobrze, to były pytania od Zakiego. Teraz pytania będą od Królowej. Destiny Boom 19. Pytanie numer 1. Czy tęskniesz za Królową? No oczywiście, że tęsknię za Królową. Nie da się nie tęsknić. Tak, pocałunek dla Królowej. Pytanie numer 2. Nagrasz chociaż jeden odcinek Silent Hilla z kamerką? Jestem zbyt leniwy. Ale fucking kiedy mi... No swoją drogą, ale wiecie co, jak sobie kiedy zakupi kamerkę taką internetową, jak wiecie, będzie mi stać, to... Tak, good quality HD. To być może tak, ale nie wiem, która może to Duma będzie... Może Duma nagraj. Nie mówię, ale musiałbym też, mieć kamerkę. Też się boisz. No i wiem. Przecież na ślepo nie kamerkę... To nagram. Nie wiem, kiedy miał kamerkę, więc no. Mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałem na pytanie. Pytanie numer 3. Wykonasz Cinnamon Challenge w następnym vlogu, aby uczyć ponad 200 subskrypcji na kanale. Uwaga, uwaga, Cinnamon Challenge został dziś dokonany. Ja go nie wytrzymał. Tak, myślałem, że się zeżygam po prostu. Niestety głupi, nie sfilmowaliśmy tego całego. No. Ale za to sfilmowaliśmy... Będziemy mieli bonusa. W sumie nie mieliśmy jak tego sfilmować, jak trzy osoby, nie było czwartej filmowania. No. Pielęgniarka Silent Hilla się kryła, nie? Po szafach. Tak, w każdym razie, gdy Jakub już zwrócił cały cynamon, to nakręcił fragment, kiedy my chcieliśmy ten cynamon połknąć. Połknąć, no ja to wam dokleję, oczywiście, tak jak w poprzednim... Tak, na samym końcu. Tak na samym końcu bądź początku, dlatego nie wyłączajcie adnotacji na blogach, bo mogą się tam kryć różne sekrety. Dobrze, pytania od Królowej się skończyły. Ile jeszcze mam czasu? Dokładnie 2 minuty i 2 sekundy. No to jeszcze od Mr. Fully Metal. Pierwsze pytanie, czy lubisz ogórki zielone? W nawiasie tylko takie długie. Tak, kojarzą mi się z laptem, ponieważ ja zawsze na kanapie sobie świeżo. Mi się kojarzy z jedną książką. Jaką? A we mnie schować to był Football Airman, gdzie przyjaciel głównego bohatera przed samobójstwem wypchnął sobie ogórek w pot. Aha. Dziwne. Co mi się kojarzy ogórek? No dobra. Dziwne. Pytanie numer 2. Ale w ogóle książka to jest, tak polecam. Znaczy, pytanie jest troszkę dziwnie napisane, tak nie po polskiemu. Czy masz na myśli odwiedzenie jakiegoś shopa? No, pójdziesz ze mną. Aktualnie nie, ale nie wykluczam czegoś takiego. Tak, a co tam kupisz? No jak Page. Page i skórzanka. A dla ciebie dildo. No nie chcę. Od Natalie ci przyniosę dildo. Nie. Z jedynki, nie zanim. Pytanie numer 3. Czy lubisz Joannę Krupę? Joannę Krupę. Dla mnie jest ona... Tak mało. Niech ona się nauczy polskiego. Niech ona się nauczy polskiego. Jest Polką, jest jej obowiązkiem umieć poprawnie polski. Może nie jest patriotką. Nie wszyscy są patriotami. No mnie to jest nieistotne. Jeżeli mieszka w Polsce, musi umieć polski. Tak, więc jej nie lubię. 25 sekund. Ile? 22 sekundy. Więc widzimy się w drugiej części vloga. Już za moment. Tak, już za moment. Dla was to będzie jedno cięcie, także pa pa. Już. Już? Aha. Okej. Okay. No i kontynuujemy w drugiej części. Teraz pytania od TheIza1010. Jeżeli źle przeczytałem, nie to sorki, ale taka masa spisywała i... Tak, myślałam, że to ten. No i w każdym razie pytanie numer 1. Co doceniasz w ludziach? Przede wszystkim szczerość i
otwartość. To są chyba takie dwa największe wyznaczniki. A wierność? No i wierność, tak. No, to są te trzy. Tak, trzy, dobrze. No i pytanie numer dwa. Czego nie lubisz w ludziach? Nieszczerości, kłamstwa. I... Hipokryzji może? Hipokryzji też. Jeszcze czegoś. Ktoś chyba udaje kimś, kim nie jest. No. No to się do kłamstwa nie zalicza, więc takie udawanie. Dobrze, pytanie numer 3. Co myślisz o mojej inwencji twórczej i komentarzach rymowanych do Tomb Raider? Bardzo lubię swoje komentarze. Co zajebiste. Tak, zawsze no, po prostu taki sprawiają humor. Jak ja widzę, wiesz, te rymowanki i takie, wiecie, takie, wiesz, no, nawiązanie do tych tam moich tagli czy coś takiego, to mi naprawdę uśmiechnięty zawsze, nie? Także bardzo mi się podobają i jak będę tam nagrywał kiedyś larkę znowu, to zapraszam do komentarzy. Znaczy, wiesz, możesz też do czegoś innego włosy mi tutaj... Tak. No. Wygląda jakbyś guza miał, no ale dobra. Guza? No już nie, już teraz jest okej. Także bardzo mi się... Bartek, bo cię walne... No, dobra. Teraz już jest git. Okej. Także, no, pisz takich więcej komentarzy. Pytanie numer 4. Albo może bądź troszkę bliżej, żeby jeszcze bardziej było nas słychać. Pytanie numer 4. Czy lubisz podróżować? Gdzie najbardziej chciałbyś odbyć? Właśnie mi się z odbytem to kojarzy. Odbyć podróż. Ja tylko przepisywałam. Lubię podróżować, ale nie, wiecie, do Brodnicy na przykład, czy do Warszawy, bo to nie są podróże. No Ewa! Nie dotykaj! Pierwszy raz! Ona jest nadwrażliwa. I on tak się dotknie, ona już się rzuca. Fatalnie, mam chore gardło. Dobra, Maruzi. Chcesz się ośmieszać z moim szalikiem? Wystarczy, że już w dodatku będzie. I druga część pytania, gdzie najbardziej chciałbyś odbyć podróż? Do Egiptu. To jest moje najukochańsze miejsce. Zaraz potem USA. No wiecie... On mieszka w Hollywood, z tego co wiem. Przynajmniej teraz. Kiedyś, przepraszam, nie teraz. Dobrze. I pytania od The Dark Wings. The Dark Wings. No jeszcze tam jest X. Aha, no X, tak. Pierwsze pytanie. Czy ty masz zajebistość we krwi, czy raczej nauczyłeś się być najlepszym z tego typa? No dzięki za komplement, no chyba, że tam się kryje jakaś nutka ironii. Ale myślę, że tak jest. Nie uważam się za zajebistego i w ogóle uważam, on to robi przypadkiem. No. On tego nie pamiętam. Człowiek przypadku. Tak, człowiek przypadku. Jednak powstałem pewnie przez przypadek. Dobra. Ja tego nie powiedziałem. No nie, to cię z siebie teraz tutaj ten... Nie wiem, no po prostu mówię to, co myślę, kręcę i... Staram się jak coś tam gadać, nie? No to tyle. To numer 2. 6 minut. Czytać ci? Nie, dobrze. Czy masz styczność z instrumentami muzycznymi, grasz na czymś? Przez prawie 2 lata uczyłem się gry na keyboardzie. Więc to jest elektroniczne pianino, więc coś tam się uczyłem. Okej, pytanie. Wypadałoby sobie odświeżyć. No, mam do tej pory keyboard. Może kiedyś zagram coś w tobie. Pytanie numer 3, a w ogóle przed chwilą daliśmy kolację. Co myślisz o konsolach i rynku konsolowym? Powiem tak, że ja styczności z rynkiem konsolowym nie mam żadnego z tego względu, że niestety nie jestem posiadaczem żadnej konsoli. Jednakże bardzo chciałbym mieć i być może kiedyś sobie jakąś kupię, jak będę miał pieniądze. Na pewno, choćby nie wiem, choćby wyszło PlayStation 5, ja kupię sobie PlayStation 1, żeby sobie zagrać stare lary. No, a co myślę o konsolach, że są zajebiste, to na pewno. O, i teraz najlepsze. Miami 28 i komentarz, cytuję, Częściej vlogi! Rozumiesz, że w dzisiejszych czasach jest nowa forma zadawania pytań przez wykrzykniki. Także doceniam takie pytania i myślę, że będą częściej vlogi, ale pozdrawiam cię serdecznie i cieszę się, że podobają się. Szykujemy cię do łóżka i będziemy cię kręcić. Pewnie, że tak. W całej objętości. No to sexy. Dobra, i pytanie od Mrs. Smog 123. Pytanie numer 1.
Czy przewoziłbyś Desowi z Glana? Oczywiście. Jakby się nadarzyła okazja, nie ma problemu. Pytanie numer dwa. Które po prostu... Ile mamy jeszcze czasu? Bo nie wiem ile czasu się załamywać. 4 minuty 15 sekund. Numer dwa. Mason czy jedzenie? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Na to pytanie niestety nie ma odpowiedzi, bo nie umiał. Ale nie, jest odpowiedź, zapomniałeś? Aha, no tak, Manson z jedzeniem. Najlepiej... Z bitą śmietaną. Tak, smarowane bita śmietana. Nie no, bez przesady, ale nie potrafię. Nie, ja akurat bicie śmietany nie lubię. No, chyba, że jest wegańska. Pytanie od The Sublimatio 1. Dlaczego ciągle zasłaniasz usta ręką? To jest mój nawyk. Po prostu jak ja coś gadam, to ja czasem robię tak, 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 tak. I to jest tyle. Po prostu mój nawyk. Taki tik, nie wiem. No i to wszystko. No i to wszystko. Także dziękuję bardzo serdecznie Wam za wszystkie pytania. Muszę sobie strzelić karkę, sorry. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za wszystkie pytania. Myślę, że może kiedyś się pojawią. Może czas pokazać reżysera. Właśnie. Nie. Nie. Nie, to bardzo śmiesznie wygląda. No nie. Hello, siema. Pozdrawiam. Widzów Jakuba. Ty w skocie widać, bo pod światło jesteś. Podejdź. Dobrze. Podejdź. Ale to już był tak, że tak widzieli go na tym. Właśnie, bo on się mnie zobaczył. No tak, ale... Odwaliłem coś naprawdę dobrego. No. Chyba. Dobra, kamerzysta. I powrót na Jakub Marilyn. Wydał tę kamerę. No dobra. Dobrze, czas na mnie. Co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że nie będzie tak blisko, bo mój nos brzydki będzie widać. Czarny pan nie ma nosa. No właśnie, Michael Jackson nie miał nosa. Ej, sorry, on miał, ale plastikowego. No dobra. W końcu się przyznał. No dobra. W każdym razie pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się vlog podobał. Vlogi będą częściej wyglądać jak reklama jakiś majtek. Naprawdę. Możesz to zrobić? Reklamę majtek Wam pokażę. Tak, reklama majtek. Noszcie stringi. The Jessie mi się teraz przypomniała. Nie? Przypomniał, przepraszam. Nie. Pokaż ten brzuch. Tutaj porno nie robić. No właśnie, nie rób porno. Mhm. No. Okej. Okay. No to jeszcze... Nie, łapka w górę. No, łapki w górę. I komentarze, kurwa komentarze, bo... Bo jak nie to z łańcucha. Tak. Z tego oto tu łańcucha. Tak. I pamiętajcie, ja i Ewa mamy glany, więc jak was spotkamy i dowiedzmy się, że nie zostawiliście komentarzy, to jesteśmy w W11 Wydział Śledczy. No, policja, proszę cię, ja i policja. Na swoich skrzydłach. Tak. Angel with the scab wings. To gdzie lecisz? To hell. Dobra. Tam, gdzie są nieposłuszni widzowie Jakuba. Ona was zerżnie. A właśnie, jeszcze pytanie od mojego psa. A, właśnie. Zapomniał być. No właśnie. Dlaczego tak bardzo lubisz dotykać jego nos? Z tego względu, że psy mają tak zajebiście mokre nosy i uwielbiam to. Bo są tak mokre i zimne. Dlatego. Tak. No czekaj, jak ja bym sobie pomoczył zimną wodą. Musiałbyś wziąć I bym udawał psa. Nie, musimy kiedyś wziąć jakiegoś psa i mu tak przykładać wszędzie ten nos. No dobrze, może nie wszędzie, tak? No zaczynamy to... Ale tak, ogólnie. Okej. Może być, dobra, to... Ile czasu mamy jeszcze? Nie jestem brzydka. Ile czasu mamy jeszcze? 40 sekund. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I razem się pożegnajmy, może tak? Na 3-4. Trzy, cztery. Dzięki za oglądanie i cześć!